Warszawie podobno temperatura o tyle dobrze, że wieczorem ma się schłodzić. Wina Maka, tam gdzie mamy się przespać, może w nocy być nawet do 12 Celsjusza, więc dobrze się będzie spało. Bo ten drog jest taki mądry, że się sam wyłącza. Nie, po paru minutach i można się przekręcić od tego, zamiast chodzić. No, niby system podtrzymywania życia jest. Jest tutaj, ale niestety przy wysokich temperaturach to słabo to robi i no, da się jakoś przeżyć, ale. Teraz jedziemy, słona pustynia, czy tam depresja taka, jurta. Druga taka depresja jest chyba na Death Valley. Jeszcze jest Monolake, to też taka jest depresja po podobnych RMF. My jedziemy, nie powiem, że jedziemy szybko. Nie powiem, że jedziemy szybko. 115, czy jedziemy wolno, bo ten trok jest zablokowany. Normalnie w poprzedniej firmie tutaj jeździliśmy 75 minut, tutaj 120 na godzinę jeździliśmy, no ale niestety. Tutaj chwilowo się tłuczemy takim trokiem. Takie amerykańskie cacko, więc z takim przydziałkiem przy środku na szybie, z takimi śmiesznymi lusterkami. Trok jest śmieszny, tutaj pokażę, śmieszne półki ma. Niby tutaj dużo miejsca, ale tak naprawdę przy Volvie to on wygląda jak kombajn albo jak traktor taki stary ruski. Się nie umywa, Volvo jest wodniejszy, cichsze. Ciągniemy ze sobą reefer, czyli lodówę i niestety lodówę słychać w środku, tak strasznie włączy. Bierzemy jakąś drożonkę, jakieś mięso bierzemy. Pierwszy stop jest, pierwszy rozładunek jest sobie ładunek, jest później ściana tam zrobiona, taka specjalna. I jest mięso. Wjedziemy do Kalifornii, a z Kalifornii będziemy wieść pewno jakieś owoce, warzywa, coś, co tam każą załadować. Mamy 3-4 rozładunki, a miało być tylko jeden i jeden pokój. No, ale niestety. No dobra, już nie.